Państwa, rozdałem Państwu materiały dotyczące stanowiska klubu radnych Razem dla Ziemi Mieleckiej w sprawie produkcji śmigłowca Black Hawk, ponieważ doszły nas w tej chwili informacje z pracy, z telewizji, że rozważany jest w tej chwili zakup angielskich śmigłowców do polskiej armii na statki morskie. Rozdałem Państwu stanowisko, które żeśmy wyrazili jako Rada Powiatu Mieleckiego z dnia 14 maja 2015 roku, kiedy to rząd stanowiła koalicja Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym. I teraz chciałbym się zwrócić do Państwa radnych. Szanowni radni, ponieważ już na początku kadencji pokazaliśmy, że dla dobra naszej małej ojczyzny potrafimy działać wspólnie, niezależnie od poglądów i barw politycznych. Klub radnych Razem dla Ziemi Mieleckiej zwraca się o przyjęcie przez całą Radę Powiatu Mieleckiego i skierowanie do premiera rządu Mateusza Morawieckiego apelu w sprawie, która była przedmiotem stanowiska Rady Powiatu z dnia 14 maja 2015 roku. W poczuciu troski o interes polskich zakładów lotniczych Mielec, koła zamachowego rozwoju przemysłu lotniczego Podkarpacia, nasz klub bez zastrzeżeń poparł treść, wszystkie kluby zresztą poparły przygotowanego przez klub radnych PiS krytycznego stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego etapu przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Wszyscy wyrażaliśmy przekonanie, że eliminacja produkowanych przez PZL Mielec śmigłowców Black Hawk z dalszego postępowania przetargowego bezpodstawnie podważała zaufanie do polskiego przemysłu zbrojeniowego i była ewidentnie szkodliwa dla naszego regionu. W obronie interesów produkowanych przez mieleckie zakłady maszyn wystąpił także Sejmik Województwa Podkarpackiego, podejmując podobne stanowisko w dniu 27 kwietnia 2015 roku na sesji wyjazdowej w Mielcu. Wysoce merytorycznie i w pełni zasadne argumenty podane w stanowisku Rady Powiatu z 2015 roku skierowanym do ówczesnego rządu PO i PSL, jakkolwiek nie spowodowały zmiany jego decyzji przetargowych, to do chwili obecnej nie straciły nic na swej aktualności. Zawarte w przygotowanym przez klub radnych PiS argumenty powinny być szczególnie rozważane i uwzględniane przez obecną ekipę rządową w związku z szeroko głoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość prymatem polskich produktów i interesem polskich pracowników. PZL Mielec wciąż są liderem innowacyjności. Posiadają wysoko wyspecjalizowaną kadrę współpracującą z nowoczesnymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Dysponują zasobami kapitału intelektualnego, takiego jak patenty, nowoczesne technologie, które sprawiają, że firma w obecnym kształcie posiada oczekiwany przez Ministerstwo Obrony Narodowej potencjał oraz jest w stanie sprostać wymaganiom wynikającym z ochrony interesów obronności i bezpieczeństwa państwa polskiego. Niemal równo 3 lata temu, 10 października 2015 roku, minister Antoni Macierewicz obiecał, że wojsko zamówi w PZL Mielec 2 śmigłowce do końca 2016 roku, w kolejnym 8, a w przyszłym jeszcze 11. Uwierzyli w to nie tylko Polacy, zapowiedzi ministra z powagą przyjęli także amerykańscy właściciele mieleckiej fabryki. Nie tylko 1700 pracowników PZL Mielec, ich rodziny i tysiące pracowników firm, które kooperują z fabryką, ale także społeczeństwo powiatu i Podkarpacia oczekuje na realizację obietnic rządowych, które wielokrotnie powtarzane były w świetle kamer. Gdyby zapowiedzi rządowe zostały zrealizowane, do tej pory Mielec przekazałby polskiej armii co najmniej kilkanaście maszyn, nie przekazał ani jednej. Po zakupie 2 śmigłowców dla potrzeb policji i świetle zapowiedzi pana premiera Morawieckiego o szczególnym wszelkiego rodzaju wsparciu dla regionów zarządzanych przez PiS-owskie władze samorządowe znów zaświtała nadzieja. Społeczeństwo naszego powiatu nie wybaczyłoby nam braku działania w tak kluczowej sprawie. Działajmy więc wspólnie dla dobra wspólnego. Tak więc liczymy, że jednomyślne poparcie przygotowanego przez nasz klub apelu wystąpienia do pana premiera. Chciałbym podać treść tego apelu, który państwo otrzymają. Premier Rzeczypospolitej Polskiej. Kierowani tą samą troską o rozwój mieleckiego przemysłu lotniczego oraz o ochronę polskich interesów społecznych, gospodarczych i obronnych,
która była źródłem przyjętego jednogłośnie w dniu 14 maja 2015 roku stanowiska Rady Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego etapu przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii, zwracamy się do pana premiera o realizację rządowych zapowiedzi dotyczących zakupu śmigłowców produkowanych przez PZL Mielec. Wciąż aktualne pozostają przedstawione w naszym stanowisku z 2015 roku argumenty podważające szkodliwą decyzję ówczesnego Ministerstwa Obrony Narodowej eliminującą z dalszej oceny przetargowej śmigłowca Black Hawk produkowanego w Mielcu. Podobne stanowisko krytyczne w niniejszej sprawie w 2015 roku przyjął i skierował do ówczesnego rządu Rzeczypospolitej Sejmik Województwa Podkarpackiego. PZL Mielec, zatrudniające około 1700 pracowników, wciąż są liderem innowacyjności i posiadają wysoko wyspecjalizowaną kadrę współpracującą z nowoczesnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, zakładami, których operuje wiele innych polskich firm. Wysoki poziom kapitału intelektualnego i nowoczesne technologie sprawiają, że mielecka fabryka jest w stanie w pełni sprostać wymogom wynikającym z ochrony interesów obronności i bezpieczeństwa państwa polskiego. Przemysł lotniczy stanowi ważną część strategii rozwoju województwa podkarpackiego, na terenie którego funkcjonuje klaster Dolina Lotnicza. Sikorski Aircraft, PZL Mielec, zatrudniające polskich pracowników, powinno być ważnym elementem całego systemu gotowości obronnej państwa, stanowiąc naturalne zaplecze logistyczne i serwisowe Sił Zbrojnych RP. Z wielką nadzieją została więc przyjęta, ogłoszona w Mielcu w dniu 10 października 2016 roku przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza w obecności premier Beaty Szydło, pracowników fabryki i kamer telewizyjnych, decyzja o gotowości zakupienia w PZL Mielec dwóch śmigłowców do końca 2016 roku, w kolejnym roku 8, a w przyszłym jeszcze 11. Konieczność wspierania zakładów produkcyjnych zatrudniających polskich pracowników podkreślała także pani premier. Deklaracja ta wielokrotnie publicznie powtórzona została w Mielcu i na całym Podkarpaciu, przyjęta z entuzjazmem i wielką nadzieją, która do tej pory nie została spełniona. Z niepokojem społeczeństwo przyjmowało doniesienia o zmieniającym się z czasem zdaniu ministra Macierewicza odnośnie terminu zakupu śmigłowców oraz fabryk produkujących w Polsce różne rodzaje śmigłowców. Nigdy jednak nie zostały publicznie podane jakiekolwiek przyczyny zwrotu w decyzjach rządowych odnośnie zakupu mieleckich maszyn. Ponieważ Armia Polska wciąż oczekuje na wyposażenie w śmigłowce, Rada Powiatu Mieleckiego, będąca wyrazicielem oczekiwań społecznych, gorąco apeluje o realizację rządowych zapowiedzi zakupu śmigłowców produkowanych w Mielcu. Są wykluczone z tego, ale na tego nie wychodzimy przy szereg, bo wychodząc przy szereg możemy sobie jako Mielcowi zaszkodzić. Sprawdzę ten temat w najbliższej sesji, zaproponujemy podjęcie takiego zadania. A póki co dzisiaj bym prosił o wysłuchanie, no może pan radny się przedstawił do mediów, ale w taki czas dziękuję. Panie starosto, ja nic takiego nie powiedziałem, że polskie zakłady zostały wykluczone, że są brane pod uwagę. Mówi się w tej chwili o zakupie angielskiego jakiegoś, przynajmniej wojsko rozmawia. Ja dlatego chciałbym w tym momencie wesprzeć, bo jako Rada Powiatu Mieleckiego w dniu 14 maja 2015 roku wszyscy jednomyślnie przyjęliśmy bardzo krytyczne stanowisko, które wam rozdałem, żebyście widzieli, co żeśmy głosowali w 2015 roku, jak rządziła inna. Wydaje mi się, że jako mieszkańcy Mielca jesteśmy naszym mieszkańcom i naszemu środowisku zobowiązani wręcz walczyć o priorytetowe sprawy dla naszego miasta. A mówię, w tej chwili padły tylko obietnice, które do tej pory nie zostały spełnione. Można wejść w internet, oglądać sobie filmy, jak pani Beata Szydło razem z ministrem Macierewiczem zapewniali wręcz. To czyli osoba rządząca, która jest w randze ministra czy premiera, rzuca słowa na wiatr? Później nie jest to każdy premier, może następny przyjdzie, są wybory, powie, że będzie 30 śmigłowców, tak jak 5 linii metra w Warszawie. No każdy tylko na obietnicę się przerzuca, a to jest nasza wspólna, tu nie ma żadnej polityki w tym miejscu, ponieważ jest to sprawa ważna dla naszego środowiska. Dziękuję.